Serdecznie Was zapraszamy na odcinek o kolorze czarnym. Właściwie to nawet nie jest kolor, ale przyjmijmy. Wszystkiego się dowiecie. Tak. Zostańcie z nami koniecznie do końca, bo tam znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące wnętrz. Także bądźcie z nami, zapraszamy serdecznie. Zaprosisz, Laki? Yeah! Witamy Was bardzo serdecznie w obiecanym odcinku o kolorze czarnym. Ze mną Agata Szczygieł, tradycyjnie. Bardzo mi miło. Jako kolorze to tylko tutaj z taką panią ekspert. Zagościłyśmy dzisiaj do ogrodu naszej przyjaciółki Sylwii Bieniek. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Mam nadzieję, że Krzysio Wam pokaże. Trochę zawiało, ale do brzegu w takim razie. Słuchajcie, dzisiaj o kolorze czarnym, ponieważ na ostatnim odcinku zresztą rozmawialiśmy, że bardzo chcielibyśmy Wam opowiedzieć, bo właściwie to nie jest do końca kolor. Tylko to jest brak koloru, można powiedzieć. Z tego tytułu, że nie ma światła. Nie odbija, jeżeli pojawia się kolor czarny, to znaczy, że nie zostaje odbite od przedmiotu żadne światło, tudzież w pomieszczeniu nie ma żadnego światła. Dlatego dzisiaj się skupimy, powiedzmy, na tej barwie. Nazwijmy to kolor barwa. Barwie czarnej. Agatka, to może zacznijmy tradycyjnie od symboliki. Z czym się kojarzy kolor czarny? Kolor czarny, tak jak już powiedziałyśmy, brak światła budzi w nas pewną niepewność, ponieważ jeżeli nie ma światła, kojarzy nam się to z ciemnością, z jakimś zagrożeniem, niepewnością, trochę też ze strachem. Ale tak jak tradycyjnie z różnymi kolorami, jest pozytywny oddźwięk i negatywny, czyli władza jako czerń i żałoba jako coś negatywnego. Tak, żałobę wszyscy kojarzymy z kolorem czarnym, przynajmniej tutaj w kulturze europejskiej. Zachodniej, bo tak. Zarówno pogrzeby mają tą oprawę czarną, jak i później żałoba noszona przez bliskich rodzinę, to też kolor czarny. I ta symbolika właśnie czarnego, bardziej negatywnego, bardziej przerażającego, gdzieś tkwiła w tej kulturze zachodnioeuropejskiej aż do XX wieku. To zaczęło ulegać zmianie. Teraz kojarzymy sobie, że wszystko, co eleganckie, wszystko luksusowe dokładnie, wszystko, co związane z bogactwem, dobrostanem, to jest w kolorze serwowane czarnym. Tak, wykorzystują to świetnie firmy, posługując się kolorem czarnym w swoich poczynaniach marketingowych, w swoich logo i dotyczy to zarówno marek luksusowych, które produkują samochody, jak i marek takich ekskluzywnych, jeżeli chodzi o produkcję ubrań. Jak również marek, które chcą podkreślić siłę swoich produktów, siłę osób, do których są one kierowane, czyli marki związane ze sportem. Dokładnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o kolor czarny, to przede wszystkim, co mi się kojarzy, to przede wszystkim czarne taksówki w Londynie, czarny charakter, czarna owca, czerń wyszczupla. Czerń jest kolorem, który nadaje ciężkości, jeżeli jest iluzjonistycznym kolorem. Wstawiając coś jasnego i coś ciemnego, mamy zawsze takie wrażenie, że ten kolor ciemny nadaje ciężkości i powiększa wizualnie, prawda? Przepraszam, tak, i też w ubraniach wyszczupla. No, w ubraniach wyszczupla, faktycznie. O ironio. Ale generalnie nadaje ciężkości, jeżeli chodzi o jakieś bryły, o jakieś formy. Dodatkowo, jeżeli chodzi jeszcze o kolor czarny, to może wspomnijmy, że skojarzenie pierwsze, czarny pas karate. Tak, i to jest właśnie przeciwstawienie tych naszych zachodnioeuropejskich skojarzeń, czyli z japońską kulturą. Czyli doświadczenie idzie za tym, prawda? W Chinach szczęście, młodzi chłopcy kojarzeni są z kolorem czarnym. Starożytny Egipt też na przykład kolor czarny wiązał z życiem, ponieważ gdzieś to powiązanie z czarną ziemią urodzajną, która, dzięki której możliwe były plony, to jest właśnie też ta symbolika pozytywna. Patrzę, że Laki nas trochę rozprasza. Chodź do nas tutaj do kamery, nie przyjdzie, co?
Nie, okej. No dobrze, no to my kontynuujemy o kolorze czarnym. Może warto nadmienić teraz, tak jak zawsze wspominam, dla kogo ten kolor jest dobry, bo ostatnio moja córka 7-letnia ubiera się na czarno i ja już wiem, że wróży mi to takie delikatne problemy, że będzie bunt na pokładzie, słuchajcie, bo nastolatkowie jak chcą dorosnąć, to ubierają się w kolor czarny, a Holly ma dopiero 7, więc... W ogóle, indywidualne osoby, prawda? Tak, zdecydowane, silne charaktery, ale też właśnie buntownicze i może chcące też postawić taką barierę trochę wokół siebie. Kolor czarny natomiast, jeżeli chodzi o ubrania, jak wiemy, jest chyba najczęściej wybieranym kolorem przez ludzi. Co po pierwsze właśnie wyszczupla, dodaje elegancji, klasa, dodaje przede wszystkim prestiżu. Klasa, prawda? To jest kolor, który zawsze się sprawdza. Tak. Karl Lagerfeld chodził tylko w białych koszulach i czarnych garniturach, nie bez kozery. Nie chciał tracić, Chanel, czarne tak, sukienki, nie dokładnie. Chcieli tracić energii, żeby łączyć kolory w sumie. No, wydaje mi się, że nie ma takiej osoby, która nie miałaby w swojej garderobie czegoś czarnego. Dokładnie, dokładnie. Natomiast mówiąc o samych osobach właśnie, które lubią kolor czarny, to jest ich zdecydowanie niewiele, bo to jest jakieś 7%, które określa, że ten kolor jest właśnie ich ulubionym, także niewielki odsetek społeczeństwa. W przeciwieństwie do wyboru tego koloru, jeżeli chodzi o garderobę, wygląda kwestia wyboru koloru do wnętrz, bo jest to bardzo rzadko wybierany kolor jako dominujący we wnętrzach, we stroju wnętrz. Niemniej jednak jest to bardzo elegancki kolor. Jest to kolor, który nadaje głębi, przytulności, charakteru, elegancji. Tak. Kilka odcieni właściwie jest też czarnego. Warto nadmienić, że jest jasny odcień, że jest odcień, jak nazywał się, hiszpański, hiszpańska czerń, słuchajcie, i czerń metaliczna. Grain Plus w palecie ma dwa kolory, słuchajcie, ceramicznej farby, węgiel i wypalony węgiel. Warto na nie zwrócić uwagę, jak ktoś by chciał przyciemnić sobie wnętrze. Natomiast jeżeli będziecie poszukiwali w NCS-ie albo w takim ogólnym wzorniku, to pokażemy Wam zagadką tutaj, gdzie ten kolor można znaleźć, bo trudno go znaleźć. Miałyśmy dziś problem. Zobaczcie, Krzysiu. Te najciemniejsze tony zazwyczaj są tutaj, na samym dole. I w zależności z jakiej barwy wychodzimy, widzicie, to tu te kolory się znajdują. I są jedne bardziej chłodne, drugie cieplejsze. Tu widać, prawda? Ten to już idzie trochę za bardzo, to już nawet nie jest czerń. Ale tak kilka kolorów to jest pokazanych tu na palecie. Dodatkowo myślę, że jedyny kolor taki naprawdę w naturze, który jest czarny, to jest sadza bądź smoła. Smoła. Mhm. To jest najczarniejsza czerń, można by rzec. Natomiast mi jakoś przyszło do głowy to, że ostatnio bardzo modna stała się farba talkowa stosowana w pokojach dziecięcych. Kredowka, albo, tak? Tak, dokładnie. Albo w kuchniach, gdzie ten kolor jej czarny świetnie wygląda i po którym można pisać kredą. Także to jest jakiś taki element, który wszedł bardzo mocno w ten trendy obecne. Wnętrz. Mhm. Tak. To co, pokażemy kilka teraz wnętrz, jakie... Posłuchajcie, czerń właściwie, powiedzmy sobie szczerze, do każdego wnętrza pasuje, bo w dodatkach ja myślę, że my wszyscy mamy gdzieś tą czerń. Świetnie łączy się ze wszystkimi kolorami. Nie ma koloru, który nie pasowałby do koloru czarnego. Wszystkie korespondują. Tak, nie? Wręcz czerń podkręca jeszcze intensywność tych kolorów współgrających. Jest świetnym tłem. Aczkolwiek, jak ktoś ma stan depresyjny, nie polecamy. Według teorii, chociaż według teorii. Pewnie... Później o wyjątkach będzie. Później będzie o wyjątkach. No, na pewno to ta intensywność tego koloru mocno wpływa na stany emocjonalne. To wszystko myślę, że jest w głowie zresztą, bo to zależy, jak patrzymy na ten kolor, prawda? Jest trochę iluzyjny kolor, więc niektórzy mogą go widzieć inaczej, słuchaj. Tak, dobrze, że powiedziałaś o tej iluzyjności, czyli też zgodnie z teorią ten kolor czarny przybliża do nas pomalowane płaszczyzny, czyli czy to będzie ściana, czy to będzie sufit pomalowany w kolorze czarnym, zawsze będzie nam się wydawało, że ta płaszczyzna przysunęła się do nas. W ogóle tak jest, zaznaczmy może w ogóle z ciemnymi kolorami, że one
optycznie jakby spłycają przestrzeń i się nagle robi bardzo przytulnie, miło. Ta przestrzeń, która jest duża, to rzeczywiście staje się taka, jak to ładnie można powiedzieć, cozy, nie? Idę po iPada. Słuchaj, to pokażemy teraz kilka wnętrz, bo osobiście uważam, że może być i kuchnia czarna, i łazienka, jadalnia, naprawdę sypialnia, hol. To, co powiedziałyśmy też o pokoju dziecięcym, to wszystko zależy od tego, jakie proporcje tak naprawdę zastosujemy w tym użyciu koloru czarnego. A jeżeli chodzi o styl? No w stylu Hampton nie za bardzo widzę, tylko w detalach, tak, prawda? No, ale w detalach też znowu tak. Nowoczesność super, glamour, z kolorem czarnym, skandynawski, klasyczny. Loftowy. Tak, także moderny. Można naprawdę, czy w elementach, czy w jakichś większych płaszczyznach, ten kolor czarny spokojnie wykorzystywać jako taki element dynamizujący to wnętrze. Bardzo dobrze powiedziane, biorę iPada. Dobrze, no to zacznijmy teraz od wnętrz. Do jakich wnętrz pasuje czarny kolor? Tak jak wspomniałyśmy, uważamy obydwie. Zgadzamy się z tym, że do właściwie każdego stylu, do każdego koloru, do każdego rodzaju pomieszczenia w zasadzie można zastosować kolor czarny. Ja osobiście bardzo lubię połączenie kamelu, czyli takiego palonego brązu, beży, akcentów czerwieni i bieli z czernią. Zauważyłam to. Tak. I tu jest taki pierwszy przykład, słuchajcie, sypialnia, w której właśnie pojawia się wezgłowie w palonym takim kolorze skóry. Podoba Ci się to, czy? Tak, i tło czarne faktycznie jest takim elementem, który skupia uwagę nam na tym, co się dzieje na pierwszym planie, więc jest właśnie takim super tłem. Myślę, że bardzo przytulnie tutaj jest wieczorem, wiesz? Warto też powiedzieć o tym, że im ciemniej w sypialni, tym lepiej się wydziela melatonina, dzięki której się regenerujemy która jest hormonem szczęścia. Dlatego niektórym tak dobrze się śpi w hotelach, jak mają zaciemniające zasłony. Dokładnie. Można nawet spróbować zrobić sobie całą sypialnię w kolorze czarnym i wtedy faktycznie myślę, że ten wypoczynek jest owocniejszy. Należny. Myślę, że warto też nadmienić, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, że tą czerń warto akcentować we wnętrzach, że nie musi to być cała ściana pomalowana na ten kolor, tylko może być na przykład tak jak w tym przypadku lamperia, która doda element. Nam, tak. Głębi odchłani, ale zarazem w połączeniu z tym jasnym kolorem będzie równowaga. Dodaje na pewno tutaj takiego charakteru, prawda? Gdyby nie było tego koloru czarnego, to mogłoby się wydawać tak spokojnie mdło. Natomiast ten czarny kolor faktycznie podbija nam te inne kolory i dodaje charakteru. No i myślę, że to łóżko super wygląda właśnie na tle tego koloru czarnego. Znowu ten palony taki brąz. Salon, słuchaj. Czerń, co ty na to? No jak dla mnie trochę za dużo. Ale czego? Osobiście koloru, czy na ścianie? Koloru czarnego w tym pomieszczeniu. Przytłacza, nie? O ile w sypialni są super, robi się tak już tak za ciężko. Tutaj trochę jaśniejsza wersja tej czerni, przełamana tapetą. I przełamana białym sufitem. No to już jasny sufit, jaśniejsza trochę podłoga, zupełnie inaczej wygląda. Mi się w ogóle bardzo podoba czerń połączona jeszcze właśnie tak jak tu w tym przypadku z zielenią. Naprawdę moim zdaniem to jest top of the top. Jeszcze tak rośliny dochodzą. Czarne ściany, akcentami biała podłoga, biały sufit. Boho wnętrze. Myślę, że fajne proporcje, jeżeli chodzi o zastosowanie tego koloru czarnego. Trochę tajemniczości, trochę elegancji, ale też nieprzytłaczająco rozświetlone wnętrze, otwarte, przytulne. Taki przytulny klimat się robi, prawda? Tak. Bo gdyby ta cała przestrzeń była, podejrzewam, biała bądź różowa, to by było tak cukierkowo, a ta czerń jednak nadaje nie dość, że elegancji, to takiego trochę wyrafinowania. Prawda? Bardzo fajnie. I jeszcze ta sztukateria. O, a proszę, klasyka. To moje kolory. Tak. Z geometrią, z obrazami, z klasycznymi formami. Tutaj konik, super. Przełamanie. Bardzo mi się takie wnętrza podobają. I a też szczególnie proporcje są w porządku, prawda? Tak, tak. Wiesz co, szczególnie jak jest sztukateria i stolarka okienna, na przykład w kontraście z jasnym kolorem, to bardzo mi się to podoba. Tutaj bardziej nowoczesne formy. Znowu rudości.
Czyli przeszłyśmy właśnie tak gładko do nowoczesnych wnętrz, od klasycznych, boho, do nowoczesnych i widzimy, że wszędzie to się sprawdza. W mniejszych, większych ilościach jednak ten kolor czarny nie przytłacza, nie. Jest... zawsze elegancko. Elegancki właśnie. Nadaje takiej naprawdę elegancji. Nie, no nawet tutaj zobacz. Połączenie znowu co prawda tych samych kolorów, ale zabudowa jest cała czarna. Super. Przyciąga uwagę bardzo, prawda? Ten cały element. Dzięki tu bardziej twój klimat, bo bardziej nowocześnie połączone z... Co to jest? Z jakimś betonowym sufitem, czyli znowu takie... Monochrom. Monochromatyczne, właśnie ten sufit nie czarny, ale jakaś ciemna szarość. I warto pamiętać przy kolorze czarnym, o czym jeszcze nie mówiłyśmy, o dobrym oświetleniu. Zobacz, tutaj jest... Tak, jedno i punktowe, tak. Paski LED-owe zastosowane przy ścianie i oświetlenie wiszące. Także właśnie ta czerń, fajnie jak jest przełamana elementami światła. W ogóle fajnie jak macie dużo możliwości doświetlania domu o każdej porze dnia, tak na dobrą sprawę, bo oświetlenie LED-owe daje inny rodzaj światła, górne też. Ja na przykład nie znoszę górnego światła, po prostu no... Bardzo, bardzo słabo akceptuję. Masz też tak? Zwykłe halogeny, reflektory. Faktycznie też wolę jakieś takie pośrednie oświetlenie, czy kinkiety, czy jakieś lampki LED-owe. Bądź lampki, nie? A tutaj jeszcze jeden przykład. Czerń, pasek pomalowany, tak jak wspominałaś, w pomieszczeniach dla dzieci farbą kredową. Ostatnio jest taki element tendencja. Zabawy, prawda, ale też coś funkcjonalnego, co pełni i taką funkcję. Czyli jakby było bez tego, zdaniem, bez tego to by było bardzo nudno, co? Duża biała płaszczyzna. Nudy. Jako tło. No to tu jest coś dla nas jeszcze, bo jest, znaczy bynajmniej dla mnie, jest i sztukateria, tak. Elegancko. Ale zwróćmy uwagę, że jest nawet podłoga czarna, drzwi są czarne, wszystko jest czarne. Oprócz dywanu, który ma, podejrzewam, sfokusować uwagę, tak, pełnić i nadać lekkości. Takiej wyspy. Lustra robią swoją tutaj robotę, ponieważ wizualnie, optycznie powiększają przestrzeń. I tutaj zauważmy, że to lustro jest w ogóle w kolorze złotym. Złoto, srebro, tak, metale, szkło, to są te materiały, które bardzo dobrze i jeszcze szlachetniej wyglądają w towarzystwie czarnego koloru. To prawda, bardzo lubię takie połączenie. Przejdźmy zatem jeszcze do kuchni na koniec. Słuchajcie, ciemny kolor odbiera apetyt. To coś dla nas, tak? Czy... Ja niestety mam białą kuchnię, ale ciemne kuchnie odbierają apetyt. Proszę bardzo, tu jest przykład takiej kuchni połączonej z lamelami, właściwie z drewnianym sufitem, co myślę, że nadaje takiej lekkości jej. Nie robi się taka dziupla z niej, bo gdyby był ciemny sufit, to już by było bardzo ciężko, moim zdaniem. Natomiast wspomnijmy o tym, że czarny kolor, jeżeli chodzi o zabudowy, jest dosyć problematycznym kolorem w utrzymaniu, dlatego pamiętajmy, żeby raczej to było wykończenie matowe lub półmatowe, bo te połyski powodują to, że później musimy dużo więcej sprzątać, to prawda, niż byśmy chcieli. To prawda. Tutaj taki styl, jak ty chyba lubisz, preferujesz? Eklektyzm z elementami loftowymi, bardzo wysoki sufit tutaj widzimy. I ta czarna kuchnia jako taka perełka, element najbardziej skupiający uwagę. Super. Też trochę loftu, podłoga ciemna, meble ciemne. I dla kontrastu podejrzewam te płytki. O, to jeszcze warto wspomnieć, że bardzo dobry pomysł, słuchajcie, do dziecinnych pokoi zmalować na przykład sufit i namalować gwiazdozbiór, albo też na ścianie tu mamy. No chyba tyle. Wspominamy coś jeszcze o łazience? Jak najbardziej, kolor czarny do łazienki też się super wpisuje, zarówno pod postacią płytek, jak i jakiegoś malowania, lamperii. Tutaj piękny przykład, co? Połączenie tak, czarnej lamperii z czarną tapetą dodatkowo, prawda? W ananasy, symbol płodności, bogactwa, słuchaj. Kolejnym symbolem są karczochy ponoć.
takie dwa elementy. Każdy powinien mieć to w domu ponoć, jeżeli chce opływać w dobro. Ananas bądź karczoch. No. No to tym miłym akcentem chyba zakończymy tą rozmowę na temat koloru czarnego. Co dodamy? Zachęcamy do używania koloru czarnego, ponieważ dodaje charakteru, czy w małych elementach, czy w większych powierzchniach tworzy niepowtarzalny nastrój, klimat wnętrza. Ja myślę, że w ogóle zachęcamy Was do jakichkolwiek kolorów, żeby nie było monochromatycznie, żebyście byli pobudzeni do kreowania dzięki nam, żebyście świadomie wybierali też te kolory, prawda? Bo po to właściwie dzielimy się z Wami naszą wiedzę, żebyście nie popełniali tych błędów designerskich. Zachęcamy Was do oglądania naszego kanału, do subskrypcji i dajcie nam lajka do góry, jak Wam się podobał dzisiejszy temat, albo napiszcie, o jakich kolorach jeszcze byście chcieli posłuchać. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.